Chciałbym odczytać Państwu list otwarty do redaktor Anity Gargas. Ponieważ wysłałem go wraz z płytą, z filmem o Annie Walentynowicz, ale pani Anita Gargas dumnie milczy. Więc zmusza mnie do tego, żebym sprawę nagłośnił. List otwarty. Gratulując ostatniej nagrody, pragnę zwrócić pani uwagę na wypowiedź Andrzeja Gwiazdy zawartą w końcówce mojego filmu pod tytułem Rycerz Anna, który przed kilkoma laty został przez panią odrzucony pod pretekstem udziału w nim prokuratora Andrzeja Witkowskiego. W uzyskanym krótkim wywiadzie przy okazji marszu 13 grudnia Andrzej Gwiazda wyraźnie mówi, że prokurator Witkowski był odsunięty od procesu Jerzego Popiełuszki, co pani zdaniem dyskwalifikowało go i nie pozwalało na przyjęcie filmu, mimo iż był on polecony przez Annę Walentynowicz. Odsunięcie to, tak zaniem Anny Walentynowicz, jak i Andrzeja Gwiazdy, było celowo interpretowane tak, aby zdyskredytować tego niezwykle uczciwego prokuratora. Pani, niestety, uległa negatywnym o nim opiniom i paradoksalnie, walcząc o prawdę w mediach swoim programem Misja Specjalna, w tym wypadku wierzę, że mimowolnie dołączyła pani do tych, którzy tę wolność ograniczają. Tak więc, powtarzając gratulacje z powodu nagrody, uważam, iż jest mi pani winna wyjaśnienie swego cenzorskiego zachowania w obliczu wypowiedzi Andrzeja Gwiazdy, chyba że jego także uważa pani za osobę niewiarygodną, co wydaje mi się niemożliwe. Niestety, pouczanie przez panią Aliny Czerniakowskiej, jak należy robić filmy dokumentalne, utwierdziło mnie w podejrzeniu, że nosi pani w plecaku buławę reżysera. Upodobniła się pani w tej materii do Jacka Kurskiego, niestety, który wpływając na wybory Jana Olszewskiego, a potem na wszystkie wybory Prawa i Sprawiedliwości, sądząc, iż ma buławę reżyserską w plecaku, doprowadził najpierw ROP, a potem PiS do takiego stanu, jaki obecnie jest. Ostatnio w telewizji powtarza, że jego film Nocna Zmiana, prawda, był powielany, że on reżyserował ten film. Panie Jacku, przy okazji taki wtręt, bo to dla pani Anity też się przyda. Pan nie jest żadnym reżyserem filmu Nocna Zmiana. Pan wykorzystał materiały kamerzysty, który jakimś cudem tam się znalazł, nakręcił uczciwie to, co widział, tych łotrów spiskujących przeciwko Janowi Olszewskiemu. Dokręcił pan tam jakieś bieganie po schodach bezsensowne, dołączył parę wypowiedzi z trybuny sejmowej i pan to uważa, że to jest pana film. Wstyd. No ale wróćmy do pani Anity. Uparte niesięganie do fachowców w dziedzinie filmu, a także literatury i innych dyscyplin sztuki spowodowało, że nasz biedny, skołowany naród uwierzył, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią ludzi starych, niewykształconych i do tego z zapadłej prowincji. Poza panią winę ponosi tu drugi wybitny, tak jak pani publicysta Bronisław Wilstein, który odrzucił propozycję Marka Nowakowskiego, Ernesta Bryla, Ryszarda Bugajskiego, świętej pamięci Krzysztofa Nowaka Tyszowieckiego i piszącego te słowa, czyli mnie, Krzysztofa Wojciechowskiego, zawodowego reżysera, propozycję mówiącą o utworzeniu przy TVP grupy doradców, wybitnych twórców filmu i literatury, twierdząc, iż, tu cytuję Wilsteina, dublowaliby redakcję filmową TVP. Koniec cytatu.
W tym czasie szefem redakcji filmowej w telewizji był niejaki Dariusz Wieromiejczyk, podobno dziennikarz, a co najważniejsze kolega redaktora Wildsteina z Krakowa. Ignorancja pani Wildsteina w rozeznaniu, kto jest kim w środowisku filmowym i literackim, jest obezwładniająca. Pozwoliłem więc sobie na pisanie tego listu do pani na ksero, ukazujące mój dorobek filmowy. Mam nadzieję, że dorobek Ryszarda Bugajskiego i Aliny Czerniakowskiej pozna pani w najbliższym czasie, nie mówiąc o dorobku Bryla i Nowakowskiego. Mimo wylania tej czary goryczy w dalszym ciągu będę należał do tych, którzy cenią pani publicystykę. Przyda się pani nieco szacunku i chęci poznania dla twórców innych dyscyplin. Sądzę też, że odpowie pani na mój pełen goryczy list. Gdyby go pani zignorowała, będę zmuszony pro publico bono umieścić go w internecie. Pozdrawiam serdecznie, licząc na opamiętanie i refleksję. Krzysztof Wojciechowski. No ale opamiętania i refleksji pani Anito u pani nie ma. Pani się zachowuje po prostu tak, jakby pani dostała Oscara przed chwilą za całokształt twórczości filmowej. Pani odważyła się mówić Czerniakowskiej, że robienie filmu dokumentalnego polega na filmowaniu dokumentów. Przecież Czerniakowska się śmieje z pani do tej pory. Już dawno jej przeszła złość. Jak można zrażać sobie takich ludzi kultury? Pani dołącza się do tych kretynów, gdzie no, poza wymienionymi dorzucić muszę niejakiego Tomasza Porębę, podobno politologa, który schrzanił ostatnie wybory, który też nie odpisuje, też dumnie milczy, niczym Ewa Kopacz na propozycje zawodowców. Dołącza pani do tego milczka Adama Lipińskiego, który po prostu wszystkiego się boi od czasów, jak go ta chamka Beger nagrała, zrobiła go w balona. I na czym polega w takim razie popieranie Prawa i Sprawiedliwości przez was wszystkich, których wymieniłem? Wy nie rozumiecie tego, że na przykład wielki kompozytor Wojciech Kilar, który statystował w czasie kampanii chyba prezydenckiej, a może w każdym razie w którejś z kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, w Spodku Katowickim, gdzieś tam stał w kąciku, jak jakaś sierotka. Człowiek, którego muzykę do filmów ceni nawet Hollywood. Ten człowiek, który mógłby wam powiedzieć, że poprzez kulturę można, przez akcentowanie wartości kulturowych można wygrać z tymi prymitywami, tymi wszystkimi półinteligentami z Platformy, z Grasiem na czele i z tym balansującym od prawa do lewa premierem, który zachowuje się jak dziecko pijane w mroku. Wygrać można tylko poprzez kulturę, bo przetrwaliśmy zabory nie przez polityków, generałów i publicystów, tylko przez artystów. Zrozumcie to wreszcie. To samo było potem z innym wiecem, gdzie wybitny twórca Jan Pietrzak był zaproszony tylko po to, żeby powiedzieć parę kawałów o Breżniewie. O Breżniewie, którego młode pokolenie w ogóle już nie zna, nie wie, co to było w ogóle za zjawisko pod tytułem Leonid Breżniew. Co to kogo dziś obchodzi? Jan Pietrzak jest wybitnym twórcą, ma wspaniałe teksty, między innymi znakomity tekst poetycki o katastrofie smoleńskiej. Z tym nie przebił się. Marcin Wolski, znakomity, genialny wprost satyryk. Na placu teatralnym w czasie kampanii prezydenckiej tak cudownie mówił w obronie świętej pamięci prezydenta Rzeczpospolitej, wielkiego
prezydenta z wielką koncepcją integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej w granicach oraz nawet jeszcze szerzej niż zasięg Rzeczpospolitej w czasach jagiellońskich. I nic. O nim tak mówił pięknie Marcin Wolski. Tak cudownie krytykował te małe pieski, które go podgryzały. O Lechu Kaczyńskim tak pięknie mówił wybitny pisarz Janusz Krasiński. Więzień stalinowskich oprawców, żołnierz Armii Krajowej. Zrealizowałem 3 klipy wyborcze. Dałem pani Kluzik-Rostkowskiej. Ta zdradliwa baba gdzieś to schowała. Nie było tego. Nikt tego nie obejrzał. Ale PAL 6. Chodzi o to, że póki nie zrozumiecie, drodzy publicyści, że kultura to jest coś głębszego, coś większego niż publicystyka, to nie odbudujemy Polski, bo Polska cierpi nie na żaden tam kryzys, że paliwo zdrożało, czy tam jakieś inne głupstwa rząd robi, bo to jest rząd przecież niekompetentny zupełnie. Cierpi na kryzys kultury. Jeżeli ktoś taki jak Palikot może mieć tak ogromny procent poparcia, albo ktoś taki jak Tusk ze wszystkimi swoimi grasiami, Nowakami, Muchami no, już nie chcę im robić reklamy, nie chcę więcej wymieniać. Przecież to są puści ludzie kompletnie, którzy kompletnie nie wiedzą, na czym polega kultura. Dla nich się tylko liczy skuteczność, liczy się ten taki bajer przedwyborczy, po wyborach już oczywiście odrzuca się to wszystko, te obietnice. Natomiast tacy ludzie jak Jarosław Marek Rymkiewicz na przykład, prześladowany przez Adama Michnika, ciągany po sądach, jak profesor Zybertowicz, który wspaniale zdiagnozował te procesy michnikowe. Stwierdził, że Michnik nie wie, czy jest dobrym człowiekiem, w związku z tym chce mieć potwierdzenie sądowe, że jest dobrym człowiekiem, a na przykład Jarosław Marek Rymkiewicz, profesor Andrzej Nowak, profesor właśnie Zybertowicz, redaktor Targalski, redaktor Ziemkiewicz, to wszystko źli ludzie. No więc, jeżeli tylko na poziomie publicystyki będziecie, drodzy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, operować, to będzie kolejne wybory będą tak wyglądały, jak te dotychczasowe, z tą tylko zmianą, że więcej głosów będzie miał Palikot niż Tusk. A Prawo i Sprawiedliwość niestety znów może być na drugim albo trzecim miejscu, co nie daj Panie Boże. Jeżeli nie sięgniecie po wsparcie artystów, twórców prawdziwych, literatury, filmu, musicie się zdobyć na odrobinę wysiłku i przemyśleć całą tę strategię. A już ci, którzy się zajmują tak zwanym PR-em dla Prawa i Sprawiedliwości, to powinni popełnić harakiri. No ludzie. Co wy robicie? Panie Poręba, nie mylić z Bogdanem Porębą, wybitnym reżyserem, autorem Hubala. Panie Tomaszu Poręba, pan jest politologiem i niech pan się tą politologią zajmuje, ale pan nie może prowadzić kampanii wyborczej. Po pierwsze,
ma pan wygląd Mefistofelesa. Ja jako reżyser nigdy w życiu bym nie obsadził pana w roli pozytywnego bohatera. I może pan chce dobrze, ale wykazał się pan kompletną indolencją w ostatnich wyborach, a wyglądem swoim straszył pan wyborców. No panie, jeszcze bródkę niech pan zapuści, to już Mefisto całą gębą. To trzeba wybrać fajnego aktora. Macie Jerzego Zelnika, niech coś powie. Znajdzie się jeszcze nie jeden. Jest paru reżyserów, którzy dobrze myślą, wiedzą, że te wszystkie bajery o niepłaceniu abonamentu, ten kryzys w telewizji, to wszystko jest po to, żeby właśnie zniszczyć media publiczne, które ledwo dyszą i żeby właśnie potem wszystko zgarnąć i zrobić nowy totalitaryzm. Ale tylko artyści mogą kraj uratować, tak jak w czasie zaborów, bo teraz wracamy do zagrożeń podobnych, jak były w czasie rozbiorów Rzeczypospolitej. Z iloma AK-owcami rozmawiałem, kombatantami II wojny. Nawet miałem honor z panem, który był uczestnikiem wojny w 20 roku, rozmawiać. Wszyscy ci ludzie budowani byli wewnętrznie na poezji i prozie polskiej XIX i przełomu z XIX na XX wiek. Wszyscy powoływali się na Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Żeromskiego, Sienkiewicza. Każdy mówił, że dzięki temu, że przeczytał trylogię, to przetrwał najgorsze chwile. Żaden z nich nie mówił o publicystach. Ludzie, opamiętajcie się wreszcie. Nie myślcie tylko o sobie, nie wygryzajcie się, nie rozbijajcie tej biednej prawicy, która ledwo bokami robi.